Cześć kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV i dziś przychodzę do Was z małym unboxingiem, ale jest to trochę inny unboxing niż ten, który był wcześniej na kanale, bo będzie to wymiankowy unboxing. Jakiś czas temu zapisałam się do grupy wymiankowej na Facebooku, gdzie raz na jakiś czas pojawiały się propozycje wymiankowych kitów. I każdy, kto chciał, mógł się zapisać do takiej właśnie wymianki. Było to jakiś czas temu, ja swój kit zrobiłam, wysłałam i tak naprawdę o tym wszystkim zapomniałam. Aż tu nagle w sierpniu przychodzi do mnie paczka z kitem od Gogi. I oczywiście w momencie, kiedy od razu dostałam tę paczkę, od razu zrobiłam unboxing i od razu nagrałam materiał. Ale słuchajcie, byłam w tak gigantycznym szoku, że zapomniałam mówić podczas tego nagrania i tak naprawdę to, co tam mówię, nie jest ani składne, ani w ogóle mądre, ani tak naprawdę nie można wywnioskować tak naprawdę, co chciałam powiedzieć. W związku z czym doszłam do wniosku, że muszę nagrać małe intro ze mną w roli głównej, ale znowu przez remont, przez to wszystko, co się działo przez ostatnie miesiące tutaj u mnie w domu, znowu ten materiał odleżał swoje. Dlatego dziś zapraszam Was na trochę spóźniony unboxing, ale przede wszystkim zanim zaczniemy oglądać, chciałabym podziękować Godze za wspaniałą paczkę, za wspaniałą niespodziankę. Naprawdę kochana, ta paczka, ten zestaw przyszedł w najgorszym dla mnie momencie, bo w samym środku naszego gigantycznego, wielkiego remontu, kiedy nie mogłam dobrać się do moich sklepowych rzeczy i kiedy zobaczyłam to wszystko, co włożyłaś do paczki, to naprawdę byłam zachwycona i to był miód na moje serce i na moje składane nerwami nerwy, więc do tego też tak mało mówię w tym filmiku. Bo byłam po prostu w szoku, byłam zachwycona tym wszystkim i tym, że tam jest tyle wspaniałych elementów, tyle fajnych rzeczy, którymi mogę zacząć się bawić, którymi mogę zacząć coś robić od razu, zaraz po otwarciu. Ale zanim rozpakujemy paczkę od Gogi, chciałabym Was zaprosić do wspólnej zabawy. Już w przyszłym tygodniu na blogu i kanale startuje całkiem nowa seria i będzie to Kreatywna Jesień. Jak sama nazwa wskazuje, przez najbliższy miesiąc, a w zasadzie miesiące, będziemy robić różne kreatywne projekty, których tematem przewodnim będzie jesień. Słuchajcie, tej jesieni naprawdę nie będzie można się nudzić. Słuchajcie, będą koraliki, będzie haft, będzie szycie, będzie filc, będą ozdoby kwiatowe, będzie po prostu wszystko, czego tylko dusza zapragnie i wszystko, co sprawi, że jesień będzie naprawdę wspaniałym czasem dla nas wszystkich. Tak więc koniecznie zaglądajcie na kanał i na bloga, polubcie Kreatywną TV na Facebooku, a także na Instagramie, no i oczywiście subskrybujcie ten kanał, żeby zawsze być na bieżąco. Dobrze, to teraz zabierajmy się za ten kit od Gogi, bo naprawdę chciałabym już go Wam pokazać, a jest naprawdę przecudowny. No dobrze, zajrzymy, co jest w środku. Wszystko jest bardzo fajnie opakowane w taką torebkę ze strunowym zapięciem, więc naprawdę to jest bardzo fajny pomysł, który na pewno wykorzystam w przyszłości. No i na pierwszy rzut oka, na pierwszy ogień mamy tutaj piękną tasiemkę na bardzo fajnej szpulce z kwiatami. Wygląda ślicznie, dziękuję bardzo. Tutaj mamy kwiaty, które mają fantastyczny kolor. Boże, jakie piękne. Są naprawdę śliczne, są z takiej pianki. Ja nie znam się na kwiatach, bo naprawdę nie robię kwiatów, więc trudno jest mi powiedzieć, co to jest za materiał. To jest taka fajna pianka. Jest całe mnóstwo innych fajnych rzeczy. Odkładam na walentynki, na pewno się przyda. Śliczny tak, made with love, stempelek. Ok, straż przestała być, więc możemy nagrywać dalej. Dalej jest bardzo fajna karteczka z motywem Forever, z napisem Forever. Uwielbiam takie motywy, uwielbiam takie kartki, bardzo fajnie wkomponować je w kartkę, taką urodzinową, czy imieninową, ale także do projekt live i na pewno też ją wykorzystam. A to jest uroczy, prześliczny, serduszko, srebrne serduszko, jest mega. Jest naprawdę przeurocze i jest, no, piękne po prostu. A dalej mamy tekturki. Mam tutaj napis Little Thing, Great Joy. Mamy dziecięce i tu mamy jakiś ornament. Jest miś. Uwielbiam takie właśnie ornamenty. No i na pewno do dziecięcego albumu bądź kartki to też się przyda. Okej, okay, lecimy dalej. Etykiety do albumów. Notesów. A tu mamy bardzo fajne małe grafiki. Do kartek, do albumów, do Project Life zawsze i wszędzie.
To będzie naprawdę, wiecie co? To będzie idealna zakładka. Naprawdę, będzie wspaniała na zakładkę. O, trochę papierów. Papierów? Nie, to są bazy. O matko, jakie piękne. Piękne bazy. Bazy pod kartki. Śliczne. Ale spójrzcie, jak jest pięknie zapakowany skrapowy kit. Wszystko jest utrzymane w tych samych kolorach. Nie podrę, nie podrę, nie podrę. Dobra. Uwaga, wyciągam. Dam radę. Dam radę, nic nie porwę, wszystko wyciągnę w jednym kawałku. O mój Boże, cóż za piękny. Piękny zasadczy, wszystko wyciągnę. Nie, nie wszystko. Dużo skrapków. Rozmaitych wycinanek. Matko świata. To jest naprawdę wspaniały, gigantyczny zestaw. Wszystko, wszystko. Dobra. Dużo napisów, to jest naklejka, widzę, mama, tata i ja. Strzałki, pierwszy miesiąc, bardzo dużo takich dziecięcych motywów, kwiaty. Invited. Różne małe drobiazgi. Banery. Uwielbiam banery, jakoś mam pioła na tym punkcie, tutaj też banerek. Kwiatowe elementy. Tutaj kartkę na pewno wykorzystam do Project Life mojego. Matko, tysiące skrapków wycinanek. Piękne. O, to jest coś dla mnie. To jest coś dla mnie. Czekolad. To jest tak. O, będzie niesamowita zabawa z tymi elementami wszystkimi. Zegar. O, jest. Babeczka. To jest bardzo fajny motyw. To są baloniki. Sport Spoon, jaskółka, super, mnóstwo świetnych rzeczy, te jaskółki są naprawdę piękne. As it was before, tutaj cały taki fajny element, luszczowy, memories, love, wow, oj, będzie zabawa. Na moje skołatane nerwy, to naprawdę normalnie miód skołatany remontem. Pierwszy dzień w domu. Trochę jak bilet. Trochę podróży, trochę takich elementów dla dzieci, dziecięcych, dziecinnych, trochę takich vintage'owych. Kurczę, tyle fajnych rzeczy można zrobić z tego. No piękne. It's our day. Też super z tortem. Tutaj mamy kolejne wycinanki. Good to be true. To jest cały tak duży. To się przyda na święta Bożego Narodzenia. Na pewno znajdzie się w albumie. O, a tutaj jeszcze mamy tekturki. O, coś dla mnie. Czapka kucharska i rękawica. Super. Na wycinanka? Może podniosę ją z papierem. Piękna. Piękny cytat. Zdajemy delikatnie, żeby nic nie uszkodzić. Takie to są papiery. Papiery są utrzymane w takiej tonacji niebieskości, dwustronne. Różu, oczywiście. Te wszystkie to będzie pięknie pasować. Róż. Niebieskie kwiaty i niebieskie kwiaty.
Słuchajcie. Jestem pod kolor kitu. Jakby nie było. Uff, totalna głupawka. 3, 2, 1.